To się może zepsuć na samym początku w polonezie. No, pierwsze to się zepsuły kierunkowskazy. Nie mam nawet lampki tutaj w samochodzie, żeby sobie jakoś zaświecić. Trzeba z przodu też, brudna, nikomu się umyć nie chciało. Światła od nawiewu chodzą jak chcą. A więc winowajcą od świateł, od kierunków będzie prawdopodobnie to. Może mnie tutaj bardzo źle widać, dlatego że nie zdążyłem zamontować żadnej z lampek. Z ciekawostek to podsufitka jest atu plusa, będę miał lampkę jeszcze z przodu, ale to wam pokażę już za dnia. Obecnie znajduję się przed granicą czeską. Jak do tej pory, prócz tych kierunkowskazów, nic się większego nie wydarzyło. Jedynym mankamentem jest gaz, który nie został wyregulowany po montażu, jest założona nowa instalacja. Zdążyłem się zatankować, teraz pozostało mi wykupić jeszcze winiety na Czechy i na Austrię. Na Austrię to kupię na przejściu granicznym. Jeżeli chodzi o Czechy, to tutaj już jest troszkę inaczej, są elektroniczne, najlepiej zrobić to przez internet, no i taniej wychodzi bez żadnych pośredników, nawet jeżeli wam ściągnie tam z waszego polskiego konta, przewalutuje sobie, to i tak wam się to bardziej opłaca niż kupować gdzieś tam po jakichś różnych innych portalach. Tak więc winieta kupiona, nawet nie zaglądam pod maskę, jeżeli dojechał tutaj, przeszło 200 km, no to powinno być wszystko ok. Na chwilę obecną mam przejechane 305 km, no ale można powiedzieć, że 100 km zrobiłem na miejscu, zanim wyruszyłem w trasę. Znajduję się aktualnie w Brnie, tutaj robię małą przerwę, chcę skontrolować, co się dzieje z kołami. Jak nas obserwujecie, to wiecie, że była mała przeróbka ze śrub na szpilki. Z tego względu, że Polonezy i Fiaty mają problemy, że się tam gwinty wyciągają. To jest jakieś czeskie centrum handlowe, które dość często mijam, ale nigdy jakoś nie mam okazji tutaj zawitać. Trochę się rozpadało. Problem z gazem dalej jest, raz chodzi, raz nie, parę razy mi zgasł na zakręcie, dlatego na razie jeżdżę na benzynie. Do Wiednia mi zostało już niedużo, około 130 km. Winietka kupiona. Robią sobie zdjęcia. Kaj, sekundę, winietkę. Jak zwykle krzywo. Pan sprzedawca, już się dość dobrze znamy, kojarzymy, bo często kupuję u niego te winietki. A dzisiaj pierwszy raz widział Poloneza. No i bardzo mu się spodobał, widziałem, że jakieś relacje gdzieś tam kręcił dla znajomych. Do domu zostało raptem jakieś 5 km. Już nic ciekawego nie będzie. Ogólnie ta podróż jakaś taka nudna była, nic się nie działo szczególnego. Polonez dojechał z małymi kaprysami.
kompresami, coś tam się tłucze z przodu, coś się tam tłucze z tyłu, gaz do wyregulowania, kierunki raz działają, raz nie, trzeba zobaczyć na pajączka. Zaraz się przeniesiemy do garażu i tam poznacie dalsze plany, no i może pokażemy z bliska w końcu pracę. Za chwilkę będziemy przymierzać felgi z Lanci 17 cali, które szukałem, żeby was nie skłamać, chyba półtora roku. Chciałem coś mieć w podobny wzór, jak było w blog ekipie. No, zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Najbardziej co mnie zastanawia, to tutaj ta część, w której znajduje się łożysko. I czy nie będzie teraz problemu, nie będę musiał zastosować jakiegoś dystansu. Obstawiam, że na pewno będę musiał. Robimy właśnie teraz po to tą przymiarkę, żeby jeszcze w razie czego zdążyć zamówić dystansę, tak żeby do Polski już jechać na tych felgach. A oprócz felg to nie tylko jedyna zmiana, bo będziemy jeszcze modyfikować układ hamulcowy. Na razie mamy Spalio na tarczy 240. Różni się od serii Lucasa tyle, że jest tarcza wentylowana. Ok, widzę już, w czym jest problem. Problem jest tutaj w tym kanciku, nie wiem, czy będzie widać. Znawcy polonezów wiedzą, o co chodzi. Nie powiem wam teraz dokładnie, jaki tu jest rozmiar felgi, bo po prostu nie pamiętam, czy 58, czy 57, ale wiem, że ten kancik właśnie tutaj w polonezie, on jest troszkę większy, no i robią dwa triki. Albo jeżeli są felgi stalowe, tak, te moje poszerzane, no to delikatnie staczają środek, bym mógł tutaj najść. Albo można już zrobić tak, jak ja zrobiłem w dużym Fiacie, czyli po prostu wziąć i ściągnąć trochę materiału tutaj z tego. To nie zmienia faktu, że na razie założymy tak tylko na przymiarkę, żeby zobaczyć, jak to się będzie prezentować. Na dół. Tak to się prezentuje na ziemi. Przód to zrobimy tak, że po prostu jak już to będzie na swoim miejscu, będzie przetoczona ta piasta, to koło już siadnie, uleży się. Wtedy pomierzymy, zobaczymy, jaka jest różnica. Jeżeli będzie za duży odstęp, no to skrócimy trochę sprężynę. Tak jak to miało w latach 90. Jeżeli chodzi o tył, no to podobna sytuacja. Też jest tam taki kancik. I on nas właśnie trzyma. Jeżeli chodzi o resory, to są już tutaj przygotowane poliuretany. Dołożone trzecie pióro i nie są one obniżone z tego względu, że jak będzie wypad na przykład na Złombolt czy rajd koguta i będziemy doładowani jechać więcej osób, to żeby nam tutaj nie siadało, nie ocierało. Przód to jest założony Strong Flex, a jeżeli chodzi o tył, tutaj założymy Olkusz. Wiesz, co się stało? Co? A chyba się gwint skosił na dół. Co, dogadał się? Nie, może zamienimy szerszenia na kalibrę. Ale jadła? Paka kurde. Halo! Bonjour!